Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj mamy 16 grudnia, vlogmas 18 czy 19 już, nie wiem. Zaraz będę sprzątać chomikowi, tylko herbata, wodę na herbatę mi się zrobi. Potem będę jadła płatki z mlekiem, ale najpierw pielęgnację. Wczoraj zapomniałam wam pokazać, tak siedzę w kuchni. Krepy mam za dużo, czego dałam. Optimans Hydra Radiance Day Cream Light. Ma witaminę C i jakieś tam inne składniki, których nie umiem wymówić tej nazwy. A poza tym z tą chrypą, to ja nawet nie wiem, czy dałabym radę. Dobra, jedziemy z tym smarowaniem. 50 ml, ile kosztował? Nie pamiętam. W takim pięknym słoiczku. Wow, wow, Olka, Olka. Pięknie pachnie. Panie, martwcie się. Weźcie trochę więcej. Więcej, więcej, trzeba więcej. Dobra, 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 dobra. I smarujemy. Mam go trochę dużo, bo ja mam suche policzki. Ale ogólnie to ja mam strasznie tłustą skórę, więc no, twarzy. Przytłuszczam się w strefie T, w ogóle masakracja. Może zimno jest na dworze, to wiecie jak to jest. Tak, wczoraj połamałam paznokcia. Mieszał. Ale go naprawię sobie. Nie wiem, czy dzisiaj, czy kiedy. W sumie taki jeden krótki też fajnie wygląda. Dekolt, pamiętajcie, dekolcie i o szyi. Z tyłu też. Teraz tak jest trochę. Mój ulubiony zapach, jeden z wielu znaczy, Love It Up z Oriflame. Ja zawsze mam opakowanie oryginalne. Zwierzęcie mi tutaj. Wolę mam koszulkę. To już mi się kończy. Mam taką przepiękną butelkę. No teraz mam wszystkie ręce, tu się nie popsikam. O, popsikam, popsikam. Proszę Państwa, Aleksandra będzie robić puf, 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 puf. Trzeba z rana pięknie wyglądać, pięknie pachnieć, pięknie się prezentować. Moje włosy zawsze po myciu są takie dziwne. Ja nie wiem, o co tu chodzi, ale jak pójdę do Różyczki mojej ukochanej, ona mi umyje włosy, proszę Państwa, to są cud miód. Normalnie takie piękne, że nie mogę. Więc powinnam chyba myć włosy tylko u niej. Nie, no popatrzcie. Nie wyglądają na umyte. A są. I jeszcze ściemniały, cholera, nędzę normalnie oszaleję. Bieramy okulary. Zawsze czyszczę o koszulkę. Wiem, nie powinno się. Ale mam bardzo miękkie te koszulki. Ta jest chyba z Mr. Sinners albo z innych dwóch sklepów. Linki na dole. I tam też kody zniżkowe są wpisane, także no. Ja tutaj drapakowi będę sprzątać. Już właśnie się obudził. Toaletę poranną robi. I co mogę wam jeszcze powiedzieć? Tak, widzicie, gwiazdka się trzyma na drzwiach. Dzisiaj będzie do pracy, tak, ziemniaki takie, wiecie, poklepane, tuczone, z sosem tym samym, co wczoraj. Tylko, że dzisiaj na świeżo zrobię, tylko z czymś innym. Jako mięso, nie mięso, tylko jakąś taką kiełbaskę tą sobie wkroję. Kiełbasę żywiecką, o, bo widzę, co wyciągam, bo nie pamiętam już.
Żywiecką pokroimy w kosteczkę, podsmażymy, damy ten ten cukinii ketchup przecier. Co jeszcze? No i to tyle, no i będzie takie pire. No i jadamy oczywiście śmietanę trochę, żeby tego. Dobra, ja idę sprzątać, bo on tu już wygląda, patrzy na mnie. Bo telefon jest na klatce, leży on sobie postawiony. Bo nie chcę mi się specjalnie na 5 minut wyciągać z stojaka. Tak, zaraz ci dam jeść. Dam ci ten kolbę nową, bo tam tą obgryzłeś. Wodę jeszcze masz, więc proszę nie narzekaj. Patrzcie. A kuku! Chciałeś się przywitać? Tak. Ojeju. Pokaż się wszystkim, chodź tu. No pokaż się, no. Chodź. Pokaż. No chodź, dam rękę, chodź. Koleś musiał sam wyjść, mam drugą telefon. Nie chcesz wyjść? Tak, tam pusto masz, ja wiem. Patrzcie, co on robi, patrzcie. No co się zdało? No już nie, no nie chcesz? Tak, gdzie płatki będą na śniadanie. Zadowolony jesteś? Oj, chyba nie jest zadowolony. Dobra, to ja mu sprzątam. No, ale także tak wygląda mój homie, jakby ktoś nie pamiętał. No, wszędzie na wokół klatki ponarozrósł tej trocin. Trzeba sprzątać po gamoniu. W ogóle na prawym uchu ma dziurę. Nie wiem czemu. Czemu masz dziurę na tym uchu? No tłumacz się teraz. Proszę powiedz, czemu masz dziurę na uchu? Moja. Daj łapkę. Pięknie łapkę daj. A wyciągnij łapkę. Nie masz dzisiaj siły? No, aby śniadania nie ma siły. Dobrze, to ja też trzeba je się wycieść, bo nie ma siły po prostu. Nie ma nikt siły. Nie ma siły weny w ogóle. Dobra, to ja idę mu sprzątać, herbatę robić, płatki. No i potem się odezwiemy. No i co? Patrzy, nie patrzy. No, co tak patrzysz? Co patrzy tak tutaj na mnie? Co się stało? Drapaka, w oku coś masz. Czemu ma imię drapaka? Bo jak go wiozą na domu rowerem? Tak, siedział w koszyku. Delikatnie go wiozą do domu. To tak nim lekko rzucało. I się denerwował już w połowie drogi. A szło tutaj na Soskowskiego do mnie do domu. No jest... Maksymalnie 10 minut, no ale ja trochę dłużej jechałam, bo jechałam powoli. No i on mnie tam drapał potem. No i ja mówiłam mu różne imiona do niego. Na jedno reagował, ale już nie pamiętam na jakie, ale to nie pasowało za bardzo. Dałyśmy mu, dałam mu drap po prostu. No, także tak. Miałam pusieniusie, jakoś tak. I jakieś tam inne nazwy dla chomików, no tego. No, ale za bardzo już nie pamiętam. Miałam chyba kiedyś 10 rybek. Pierwszą to była moja złota rybka. Byłam w przedszkolu, to dostałam ją. Chyba na, nie wiem co. I ale po prostu mi kupili. Miałam dwa szynszyle. To też były urwisy. To ja chodziłam do przedszkola i miałam tego. Niegrzeczne były urwisy. Naprawdę, niegrzeczne. Ale takie wielkie były, Matko Święta, jak one urosły, ma... Ojejku, jejku, jak to pamiętam. Ja tam palca do nich wsadzałam. I mnie użarł, potem go już go nie kochałam. Tak go kochałam całą drogę do domu. Bawiłam się z nim tego. Wsadziłam na drugi dzień palca w klatkę, bo chciałam go pogłaskać. A nie tak mi wyszło. Udziabał mnie. Go potem już nikogo nie lubiłam. No. Także tak to wyglądało. No. Tak to tylko teraz cały czas chomiki. Chciałam mieć swojego psa, ale to może troszkę później. No tutaj no, mieszkanie na rodziców, no nie będę kupować psa, żeby tu siedział i w ogóle. Bo w domu też trzeba być.
No na razie mniej więcej nie ma niż jestem. A nie chcę, żeby oni wychodzili z moim psem, bo to jest mój chomik. Ja go przyniosłam do domu i ja się nim zajmuję, ja go wychowywałam i dalej, tak dalej. To jest moje dziecko. Ale to skara, że trzeba dziecku posprzątać i trzeba dziecko nakarmić, bo patrzy na mnie. No ja dostanę mu kółko mył. No. No tak? On jest ze mną, jak moi rodzice pojechali wtedy na wakacje. No. No tak smutno tutaj, bo tamten niestety odszedł, to ja 4 dni wytrzymałam samotności i tego. No i poszłam. Uratowałam biedaka jakiegoś z sklepu, no i właśnie to ten szczęśliwiec. Czemu chomiki? Bo mój kuzyn starszy Patryk, on ma 25 lat jakoś, mieszka w Czechach. I on po prostu miał kiedyś 2 chomiki. Jeden mu uciekł u babci, bo wsadzili go do wiaderka, takiego wiecie, zwykłego. Przegryzły to wiaderko, dziurę zrobiły. Jeden uciekł, latał gdzieś po domu. Nie wiadomo, gdzie on był, potem nikt go nie znalazł. Pewnie jak ktoś otworzył drzwi, to uciekł, albo go pies zjadł, nie wiem. Nie wchodzę w te szczegóły, bo dalej nie. Do tej pory nikt mi nie powiedział, co się znalazło, pewnie nikt nie wie. Ale ten drugi został, wyobraźcie sobie, w tej właśnie tym wiadrze. I ja go potem wzięłam do domu, bo nikt go nie chciał brać. No i tak się zaczęła moja przygoda z chomikami. Może komu mam cerę nawilżoną, polecam te kremy, wszystkie z Oriflame'a. Jest tak, że raz na jakiś czas coś tu pokażę, tak dalej, że tego nie używam. Używam, codziennie używam. Moja mgiełka to już jest tak wykończona, że naprawdę, poczekajcie, gdzie ją mam. Patrzcie, to jest naprawdę super piękne Midnight Mist Sensity Oriflame Spray kolumny, nie umiem czytać w ogóle, 200 ml. Piękny zapach, w ogóle polecam. Ja mam też różowy, więc bardziej trochę fioletowy. Wiem, jeszcze jeden był rodzaj. Dobra, ja idę to robić, bo nie ogarnę się dzisiaj. Bo się trochę później wstałam, bo się wczoraj bardziej zmęczyłam w pracy. Tak, bo jest na drugiej zmianie. No. Ale który mam na środek? Od 9 do 17 to się to zrobię. Po pracy. Po. Zrobię zakupy, wrócę na chatę. I spotkam się z Oskarem, bo po mnie może przyjdzie, może nie wiem, co ma po południu w planach jutro. A dzisiaj nie wiem, do której on jest w pracy, bo on to różnie kończy. Jak ja mam na 14, a ja do 13:11 pracy, to ciężko się spotkać, nie? A on kończy czasem o 12, czasem, nie wiem, o 10, zależy jak tam na DHL-u jest robota i idzie i tak dalej. A on czasem jeszcze ma w głowie takie coś, że teraz jest z końca Opola, nie wiem, jak to jest ulica, gdzie DHL jest. Stamtąd do domu idzie z butu. Ja mówię, że ci się tak chciało. Ja mówię, ale rano też tam chodzisz z buta? Nie, ale autobusem normalnie jeździ. Także tak, taka ciekawostka. Chodź, otworzymy szybko kalendarz. Ja tą czekoladę potem zjem. Dzisiaj mamy 16, proszę Państwa, znalazłam okienko. Ciekawe, czy gwiazdka znowu będzie, jak nie, to się załamie. Dam, nic nie widzę. Dziadek. Widzicie? Mówiłam? To czekał na gwiazdkę. Rynka do góry. No, musiałam trochę wywietrzyć po spaniu. No. Polecam holsy kolowe. Czekoladę gorzką. Obojętnie z jakiej firmy, tylko czytajcie skład, żeby miała najwięcej kakała w kakale, a nie wiecie, o co chodzi. Dobra, koniec. Idę robić jeść. Potem tutaj wam może coś opowiem, może nie. No i dzisiaj z nim będzie działo. Więc dziękuję wam za uwagę. I w ogóle uważajcie na siebie, dbajcie o siebie, spełniajcie marzenia, bądźcie szczęśliwi w tym, co robicie. I co? Bądźcie dobrze dla innych. Róbcie to, słuchajcie, jeszcze raz mówię. I co?
Dzisiaj zakończę ten filmik. No i dziękuję, że go obejrzałaś. I że wszystkie poprzednie też, mam nadzieję, obejrzałeś albo obejrzałaś, jeżeli miałeś czas. A jak nie, no to subskrypcja, dzwoneczek, like. Jeśli się podobało, jeśli nie, no to dół. Łapka, komentarz, jeżeli bardzo chcesz się na jakiś temat wypowiedzieć, proszę bardzo, proszę tu pisać, proszę też pisać prywatnie, jakbyś coś chce. Jeśli chciała być konsultantką w Oriflame, proszę napisać, damy radę. Zapraszam. No i co, idę robić herbatę. No to do jutra, kochani moi. I co? Aż chomik mój poszedł sobie. Powiedział, że nie będzie czekać na śniadanie. Wiedział, że jak ja nagrywam, to nagrywam pół godziny. Już mamy 16 minut. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia jutro. Jutro może będzie tutaj coś ciekawszego się działo. Dobrze, dziękuję za uwagę. Życzę wam dobrego dnia. Dobrej, dzisiaj jest co, środa czy czwartek? Dobrego czwartku. Uważajcie na siebie, to już piątek. Także tak. Jeszcze trochę za tydzień jest 23. Potem następny dzień jest Wigilia. Jeszcze trochę i mamy nowy rok. Sylwester, nowy rok. Także kto się nie może doczekać? Kto się nie może doczekać Wigilii? Kto się nie może doczekać Sylwestra? A i nowego roku. Jakie będziecie mieć postanowienia, to wtedy mi napiszecie wtedy w filmiku. 31 na 1 nie będzie. Tak. Możemy się tak mówić? Dobra. No to co? Dziękuję jeszcze raz. Buziaczki. Pijcie dużo wody. Zaskoczyłam was, nie? Dobra. No to buziaki. Idę pić herbatę, bo to już źle idzie. Tak, jestem blada, bo normalnie... Aż zbladł. Dobra, pa.